Domeną chyba każdego mężczyzny jest kolekcjonowanie. Kiedyś to były znaczki. Dzisiaj ciężko chyba cokolwiek zobaczyć, albo kogokolwiek zobaczyć, kto co kolekcjonuje. Często to się zdarza, że można kolekcjonować na przykład gry komputerowe, ale pani Maria i pan Jerzy postanowili zrobić coś innego. Coś wyjątkowego. Dodatkowo możemy zobaczyć piękną kolekcję ciągników. Kolekcjonowanie traktorów nie jest codziennością, jednak jak się okazuje, w Polsce spotykamy spore grono osób mające właśnie takie hobby jak pan Jerzy Rąpała z Gotkowa. Jestem na emeryturze i robię to, co lubię. Ja nie patrzę, że może tam że na nim stracę, czy tam ile ja na nim zarobię. Ja o tym nie myślę. To się tak nie. Jakby tak, ile ja na tym zarobię, to bym nigdy nie kupił traktorów. Pan Jerzy mieszkał niegdyś w Chojnie i pracował na pogotowie. Jednak jak sam stwierdził, takich maszyn nie można trzymać pod blokiem. Rozwiązaniem zatem była zmiana miejsca zamieszkania. Trafił on do Gotkowa i tam jego przygoda się rozwinęła. W Polsce jest trochę tych kolekcjonerów. No tu najbliżej to jest 100 km. Nad morzem Kamień Pomorski, kolega tam ma 17. Koło Barlinka ma koło setki, także ja mam takie skromne 10. No i zawsze lubiłem traktory. Ja pochodzę jako dziecko, już żeśmy w Begierze jeździliśmy. Nie wszystkie jednak maszyny można nabyć w idealnym stanie. Wówczas w grę wchodzi odrestaurowanie danego ciągnika. Jedną z takich maszyn na podwórku pana Jerzego jest Ursus T45. Przyjedziecie za rok, zapraszam, będzie wykończony. Będzie wyglądał całkiem inaczej. Tablica Ursus, tu jest, będzie taka żelizna dotąd. Dwa zbiorniki, jeden zbiornik z trzema komorami. Na olej, napędowy, będzie, na olej. Będzie na co patrzeć. Tak, dalej filtr, błotniki będą, siedzenie, wszystko będzie po prostu będzie wykończone na zichernie. Pasji pomaga żona, pani Maria Rąpała. Oboje jesteśmy zainteresowani motoryzacją. Przede wszystkim wspieram męża. Jak coś gdzieś tam zobaczy, gdzieś ktoś powie, to nakłaniam, jedź, zobacz, obejrzyj. Kolekcjonowanie traktorów i pielęgnacja ich to nie wszystko, czym się zajmuje małżeństwo. Na kartach swojej historii zapisać mogą liczne podróże, a dzięki nim wiele najechanych kilometrów. Byliśmy koło Gniewkowa, w pięknym lesie nad jeziorem. Staliśmy tam 2 dni. Jak wjeżdżało się do tego lasu, przepięknie pachniały poziomki. Takie przygody dzięki tym zabytkowym. Dzięki tym zabytkowym, to jest kupa radości. Mamy bardzo dużo przyjaciół, mamy bardzo dużo znajomych. No, spotykamy się, to nie ma tak, że o jeden drugiemu zazdrości. Nie, wspierają się, pomagają, doradzają. Albo gdzieś maszyna, gdy po prostu potrzebuje regulacji, doradzają, regulują. Także to jest takie... Jedna wielka wspólna rodzina. Zgadza się. Coś jedna pięknego. Jedna wielka rodzina i... Dziękujemy bardzo pięknie. Proszę bardzo.